16 sierpnia wspominamy błogosławioną Marię Sagrario od świętego Alojzego Gonzagi, dziewicę i męczennicę. Elvira Moragas Cantarero urodziła się 8 stycznia 1881 roku w Lillo w prowincji Toledo w Hiszpanii. 5 lat później cała rodzina przeniosła się do Madrytu. Elvira została posłana do kolegium katolickiego świętego Fernanda, gdzie przystąpiła również do pierwszej komunii świętej. Kontynuowała naukę w szkole średniej. Po studiach uzyskała dyplom na Wydziale Farmacji Uniwersytetu w Madrycie. Zaczęła pomagać ojcu w aptece, a gdy w 1909 roku zmarł, przejęła jego obowiązki. Opiekowała się mieszkańcami Madrytu i uczestniczyła w życiu religijnym swojej parafii. W czerwcu 1915 roku wstąpiła do karmelitańskiego klasztoru świętej Anny i świętego Józefa, przyjmując imię Maria Sagrario od świętego Alojzego Gonzagi. W 1920 roku złożyła śluby wieczyste, a w latach 1927-30 była przełożoną zgromadzenia. W tym czasie z dużym poświęceniem i radością troszczyła się o życie duchowe współsióstr. Następnie pełniła funkcję mistrzyni nowicjuszek. 1 lipca 1936 roku ponownie wybrano ją na przełożoną. Kilkanaście dni później wybuchła w Hiszpanii wojna domowa. 20 lipca tłum zaatakował klasztor. Siostry zatrzymano, ale po kilku godzinach wypuszczono je na wolność. Matka Sagrario postanowiła zostać w Madrycie, by pomagać współsiostrom ukrywającym się w domach przyjaciół. Wspierała je zarówno duchowo i materialnie. 14 sierpnia 1936 roku została aresztowana i poddana przesłuchaniu w więzieniu. Następnie rozstrzelano ją 15 sierpnia 1936 roku rano. Proces beatyfikacyjny siostry Marii Sagrario zakończyła uroczysta beatyfikacja dokonana przez świętego Jana Pawła II w dniu 10 maja 1998 roku. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.